Dziś naszymy sobie stalkę do przecinania materiału na tokarce. Ja mam zamontowaną takiej oprawce. To jest oprawka 10x10. Jakby ktoś chciał, to zapraszam na moje Allegro. Link pod filmem. I prawidłowo powinna być ustawiona krócej. Ale do ostrzenia to ja sobie wysuwam więcej. O, przynajmniej tak powinna być ustawiona. A na potrzeby ostrzenia przykręcam sobie tutaj lekko, bez żadnego mocnego dociskania. O. Tylko lekko dociskam takim małym kluczykiem. To jest 2,5 torks. Tarczę troszeczkę lekko skoksowałem. No i zaczynamy szlifować. Najpierw szlifuję jedną stronę. Też jest pod kątem. Teraz w górę. Nie robię na razie na gotowo, tylko to jest z grubna. Teraz będę szlifował drugą stronę. Jak jesteście, nie wiecie ile macie do osi, to tam jest jeden z wcześniejszych filmów. Zapraszam do obejrzenia. Coś się dzieje takiego, że troszeczkę jest nóż za daleko od tamtej strony. Ale zaraz zobaczymy dlaczego tak się dzieje. A, bo tutaj trzyma mi śruba. To coś nie tak jest. O. O, teraz będzie dobrze. Tak staramy się ustawić, żeby nóż był w osi śrub. O, tak. Później lekko dokręcamy tym krótszym, a tu dłuższym. No i teraz spróbujemy sobie, czy nasz nóż będzie toczył w ogóle. To tak zrobimy także na początku. Przełączę na wolniejsze obroty, bo niepotrzebne nam aż takie duże. On będzie miał większą siłę i nie będzie takich drgań.
Teraz przybliżamy sobie więcej. A teraz sobie zrobimy podkładkę. Chodzi o to przy takim oszczeniu, jak ja wam pokazuję, że oszczymy, sobie przecinać z pomocą, tutaj mam troszeczkę wody bez emurgolu, o, tutaj postawię sobie z drugiej strony, żebym miał bardziej poręcznie, będę lewą ręką kręcił, a prawą troszkę smarował, no i będziemy przecinać. Mamy przyciętkę. Gdzie kłasz tu? O, zobaczcie, jaka teraz, ile ładniejsza powierzchnia. Widzicie? Nie, w niektórych wypadkach, jakby dobrze tak jeszcze podpracował troszeczkę nad tym nożem, no to by wcale nie trzeba było planować. O, to jedna strona, a to druga strona.